Siemka, tak jak powiedziałem, odezwę się, jak otrzymam odpowiedź z YouTube'a i w końcu taką odpowiedź otrzymałem. Nie było łatwo, czekałem na nią aż 3 tygodnie ze względu na to, że wewnętrzny team analityków YouTube'a sprawdzał cały mój kanał, ale w końcu się udało. Jak widać, na moim kanale cały ruch jest legalny i w żaden sposób nie naruszyłem ani nie złamałem regulaminu YouTube'a. I tak naprawdę w tym momencie mógłbym zakończyć już ten film, ale jednak produktywnie wykorzystałem ostatnie 2 tygodnie i zasięgając rady u profesjonalnych analityków YouTube'a oraz sam wgłębiając się i czytając różne YouTube'owe statystyki, chciałem Wam pokazać w tym niekrótkim, lecz treściwym materiale, że zostałem niesłusznie oskarżony. Dodatkowo załączam spis treści, jeżeli ktoś chciałby sobie posłuchać o interesującym go temacie. Gwarantuję Wam, że to już jest ostatni filmik na tym kanale w takim formacie. I nie interesuje mnie to, jeżeli ktoś nagra jutro film, że istnieje bot, który potrafi oszukać YouTube'a, który potrafi oszukać cały świat. Ja zawsze byłem, jestem i będę uczciwy i na żadne tego typu zaczepki odpowiadać już nie będę. Miłego oglądania. Żeby szybko wybić się na YouTubie, wystarczy się crossować z popularnymi YouTuberami. Gdyby dany zaproponował im cross, mając pod odcinkami tylko 100 tysięcy wyświetleń, zapewne większych YouTuberów by odmówiła. Nie wziąłem się znikąd, jak uważa Wardęga, i nie musiałem dokupywać sobie wyświetleń, żeby crossować się z popularnymi YouTuberami, bo zanim zacząłem nagrywać na YouTubie, nagrywałem od 26 października 2016 roku na Facebooku. I to dzięki temu poznałem wszystkich popularnych twórców i tam zaczęły się już moje pierwsze crossy tak naprawdę. Na Facebooku osiągałem już bardzo dobre wyniki, bo zrobiłem ponad 60 milionów wyświetleń na 67 czy 9 filmach. No i tak naprawdę zaczynając z YouTube'a już wiedziałem, co może się ludziom spodobać. Pewnie kradzione. No bank kradzione. Chcesz, że masz 1,80 m. Przestań, wzrost nie ma znaczenia. Dobrze! Co wy się tak drżecie? A wujka, ja się obroniłem w tym roku inżyniera. Gratulacje. No, jak widać, twórcy nagrywali ze mną już wtedy, mimo tego, że nie miałem kanału na YouTubie i nie odnosili dzięki temu żadnych korzyści tak naprawdę. A chciałem Wam pokazać jeszcze, jakie organiczne zasięgi wtedy osiągałem. W poprzednim filmie oddałem im głos, aby sami mogli to potwierdzić. Proste. Dobra, już wiecie, skąd się wziąłem, jak poznałem innych twórców, ale teraz przejdźmy do merytorycznego wyjaśnienia sprawy z wyświetleniami. Czy 10 milionów wyświetleń na polskim materiale, który nie jest utworem muzycznym, to dużo czy mało? Porównajmy ten wynik z wynikami innych polskich twórców. Wardęga jest bardzo niedokładny albo specjalnie zataił ten fakt, ponieważ na polskim YouTubie zdarzyły się analogiczne sytuacje do mojej. Zobaczmy tutaj. Kameralnie 10 wkurzających zachowań pasażerów, 15 milionów wyświetleń w 4 miesiące. Roznegliżowana kobieta na miniaturce. Max Krasoń, obrzydliwe rzeczy, które robią ludzie w związku. 10 milionów wyświetleń w 10 miesięcy. Max Krasoń, Balon Challenge, 12 milionów wyświetleń w rok. Okej, idźmy dalej, bo ten film ma angielski tytuł. VIP Bros, najbardziej stresujące sytuacje 2. 13 milionów wyświetleń w rok. Ale przecież, według Wardęgi... Z rekordem danego Ferreri mogą konkurować tylko Abstrahuje, ale im zdobyć 10 milionów wyświetleń zajęło ponad 3 lata. Jest jeszcze jeden przykład, który pokazuje, że polski YouTube nie jest oddzielony szklaną bańką od reszty świata i jednak czasami z różnych powodów zdarza się, że filmy zawędrują gdzieś za granicę, tak? I nie muszą koniecznie mieć włączonych angielskich napisów, a wystarczy clickbaitowa miniatura, żeby przyciągnąć widza. No i zresztą z tego powodu też YouTube w swojej nowej wersji Studia Twórców daje możliwość sprawdzenia współczynnika klikalności miniatur, ale to potem Wam pokażę. Zobaczmy teraz ten przykład. Tadek, Aquapark Wrocław, 10 milionów wyświetleń w 8 lat, większość komentarzy z egzotycznych krajów. Czy ten pan, nagrywając swoją, nie wiem, żonę lub dziewczynę, miał jakikolwiek motyw, żeby dokupić sobie 10 milionów wyświetleń? A no tak, bo może on też chciał zdobyć współpracę z Phantom po jednym filmie, pokazującym jego żonę, jak zjeżdża ze zjeżdżalni. Oczywiście, że tak. Czyżby szeref YouTube'a znowu przeoczył tak ważne fakty? A może specjalnie je zataił, żeby, jak już mu się to wiele razy zdarzało, zmanipulować widzów? Serio? Zresztą najprawdopodobniej to nie byłby jego pierwszy raz.
Zaraz zobaczycie. Żeby urwać spekulacje, że rzekomo manipulant Wardeni. Analogiczną sytuację do mojej miał również Cybermarian w swoim filmie Porno Walentynki. 4,1 miliona wyświetleń w 4 lata, tylko 35% wyświetleń z Polski, reszta z egzotycznych krajów. Porównajmy analitykę Mariana do mojej. Po lewej stronie mamy moją analitykę, po prawej mamy analitykę Cybermariana z filmu Porno Walentynki. Zobaczmy region pochodzenia wyświetleń oraz ich odsetek procentowy. Mamy Polskę, Brazylię, Stany, Niemcy, Meksyk, Turcję, Arabię. Widać, że te kraje praktycznie jeden do jednego się pokrywają i również ich odsetek procentowy w wyświetleniach. Także to pokazuje tylko to, że taka sytuacja już miała miejsce na polskim YouTubie i takie analogiczne sytuacje się już zdarzyły wcześniej. Zobaczcie, tutaj mamy ten nagły podejrzany spadek i nagły podejrzany spadek również w filmie Cybermariana Porno Walentynki. Jak to możliwe? Ano tak, że promowanie filmów przez YouTube i ich wygaszanie przez YouTube jest zaprogramowane na 1000 różnych sposobów i nie mamy pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale widać, że takie sytuacje się zdarzają. Pewnie znalazłbym również 1000 innych filmów, w których analogiczna sytuacja wystąpiła. I to jest to podejrzane wygaszenie filmu o tej samej godzinie, o tej samej sekundzie w 101 krajach na świecie. No widać, zdarzyło się i u Mariana, i u mnie, i pewnie w wielu innych filmach. No chyba, że Marian pokazuje mi teraz swoją analitykę, żeby się wsypać, bo sobie dokupił wyświetleń. No absurd, absurd i jeszcze raz absurd. Wygląda podobnie, co? A może teraz Wardenga zarzuci nam wszystkim, że zaopatrujemy się u tego samego dealera wyświetleń, co? A może po raz kolejny się myli i po prostu rzuca wyssanymi z palca oskarżeniami? Nie jest już tak kolorowy, jak rzucasz w kogoś piłeczką, ale ktoś potrafi tą piłeczkę odbić? Ale teraz Wardenga zarzuci mi, to, że Dany, zdarzyły się takie sytuacje, to nie znaczy, że Dany nie kupuje wyświetleń. No dobra, w takim razie pokażę wam kolejne dowody obalające jego fałszywe zarzuty. Okazuje się, że Dany Ferreri kupuje wyświetlenia z Turcji. Po czym to stwierdzasz? Po tym, że komentarze są z egzotycznych krajów? To tylko dowód na to, że ten film zakręcił się na całym świecie, a nie, że wyświetlenia zostały kupione. A, no i muszę cię zmartwić, bo te komentarze wcale nie są tureckie. Także twój argument, że kupuję wyświetlenia w Turcji, bo są najtańsze, właśnie pękł jak bańka mydlana. I błagam was, nie wierzcie we wszystko, co usłyszycie w internecie, bo dajecie sobą manipulować. Zwracam się tutaj do ludzi, którzy piszą pod moimi filmami po arabsku, pozdrowienia z Turcji. To, że ktoś wam mówił, że arabskie i indyjskie szlaczki to tureckie znaki, to nie musi być prawda, serio. Wystarczy poczytać najnowsze komentarze pod jego najpopularniejszymi filmami. I zaznaczam tutaj, że Dany nie dodaje żadnych napisów do swoich filmów. Witajcie na lekcji języków z Danym. Tutaj mamy pismo oraz alfabet turecki. Tutaj nie mamy alfabetu tureckiego. To jest język arabski. To również nie jest pismo tureckie. To jest pismo indyjskie. I to właśnie komentarze z krajów azjatyckich występowały u mnie pod filmami. Dlaczego? Dlatego, że niedawno zostały podłączone do internetu i teraz YouTube tam promuje swoje treści. Przecież sam Sylwester Wardenga stwierdził, że wyjedzie do Indii, żeby tam nagrywać pranki. Sylwestrze, dlaczego? I nie pokazuję tego, żeby łapać za słówka, no bo przecież nie mamy obowiązku znać języka tureckiego. Ale pokazuje to dlatego, że Wardenga na tej podstawie buduje kolejne zarzuty. Wyświetlenia z Turcji są najtańsze, no to komentarze są z Turcji. Gdyby wyświetlenia na przykład na Węgrzech były najtańsze, no to bym powiedział, że komentarze są węgierskie. Pewnie zastanawiacie się, po co Ferreri kupuje wyświetlenia w Turcji, a nie na przykład w Polsce. Spójrzmy w moją analitykę. O, większość wyświetleń nawet nie pochodzi z Turcji. Pochodzą one z całego świata. I może nie jestem jednak tak dobrym biznesmenem, jak twierdzi Wardenga i mimo reklamy za duże hajsy, moja inwestycja wcale się nie zwróci. Jeżeli tak, to jaki miałem motyw do kupowania sobie za parę set tysięcy złotych 15 milionów wyświetleń pod filmami, które i tak już miały ich bardzo, bardzo dużo? Pokażę wam teraz, ile wyświetleń miały filmy Nietypowi lekarze, superbohaterzy oraz trener personalny przed tym nagłym wzrostem wyświetleń. Zobaczmy film Nietypowi lekarze. 2 341 208 wyświetleń. No to trzeba być skończonym idiotą, żeby dokupywać wyświetlenia do takiego filmu. No po co? Skoro to już jest ogromny wynik, po co niszczyć sobie całą pracę wsadzoną w kanał i cały kanał, dokupując wyświetlenia do takiego wyniku? Zobaczmy najgorszy trener personalny. 2 264 tysiące wyświetleń, 652. No to, no po prostu, po co? Po co dokupywać wyświetlenia do filmu, który osiąga taki wynik? Przecież dla marek to są ogromne wyniki. Nie trzeba naprawdę już nic więcej. Nie trzeba 10 czy 8 milionów.
To jest ogromny wynik i nie widzę zupełnie sensu, żebym miał dopalać wyświetlenia do takiego wyniku, do tylu wyświetleń. I teraz jeszcze Spider-Man vs. Superman. 1 017 000 wyświetleń. No tylko to potwierdza się. Po co? Dlaczego nie dopalam filmów, które miały 300-400 000 wyświetleń u mnie na kanale, a dopalam te, które są dużo wyżej nad średnią? Po co? No nie widzę zupełnie sensu dla mnie. Dla mnie to jest śmiech na sali, żeby oskarżać w ogóle mnie o coś takiego. Ja średnio robię od 600 do 1 000 000 wyświetleń na film. Dlaczego w takim razie nie dokupiłem sobie do tych filmów wyświetleń, żeby wyrównać statystyki? Tylko dokupuję 10 milionów wyświetleń do jednego filmu, żeby to wcale nie wyglądało podejrzanie, żeby nikt się nie przyczepił. Przecież jestem małym cwaniaczkiem. To jest taki mały cwaniaczek. Film, pod którym nie kupuję wyświetleń i który obejrzano ponad 1 milion razy, ma 2 razy większą aktywność niż ten z 10 milionami wyświetleń. Ferreri najwidoczniej kupując wyświetlenia zapomniał dokupić lajki. Zdarza się. Oj, Wardęga. Dlaczego na przykład aktywności pod moimi filmami dajesz materiał z Kruszwilem? Przecież dobrze wiesz, że filmy z Markiem u każdego twórcy powodują największą aktywność. Zobaczmy teraz, jak to wygląda u mnie pod każdym, podkreślam, pod każdym filmem. No ale przecież gdybyś pokazał, że moja aktywność wynosi między 35 a 50 tysięcy, to twój argument byłby bez sensu, dlatego lepiej znowu zmanipulować i oszukać widzów, pokazując im skrajny przypadek materiału z Kruszwilem. Trzeba po prostu szyć z byle czego. Oczywiście to, że aktywność pod filmem z lekarzami jest przeciętna, to prawda. To tylko kolejny dowód na to, że ten film zakręci się na całym świecie. Część osób w niego weszła ze względu na miniaturę, ale po czasie, gdy okazało się, że nic nie rozumieją, wyłączyło materiał. Część po prostu wyszła, część zostawiła łapkę w dół, część skomentowała, a część zostawiła nawet łapkę w górę. Czy wam nigdy nie zdarzyło się wejść w jakiś film ze względu na clickbaitową miniaturę? No umówmy się. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Żeby dokładnie wam to objaśnić, zaraz zobaczymy, jak sprawdzić, czy wyświetlenia są kupione. Po pierwsze, jeżeli wyświetlenia kupione są w Google AdWords, jak twierdzi Wardęga w swoim pierwszym filmie, trafiają one do zakładki reklama YouTube. U mnie, jak widać, reklama YouTube 0%. Zarzut numer 1. Obalony. Po drugie, wyświetlenia z botów, które jak twierdzi Wardęga zakupiłem, pojawiają się w zakładkach bezpośrednie lub nieznane, albo zewnętrzne. Jeżeli wyświetlenia z tych dwóch zakładek dominują albo występują w wysokim procencie, to znaczy, że wyświetlenia zostały kupione. U mnie, jak widać, bezpośrednie lub nieznane 1,9%, zewnętrzne 0,2%. No dobra, ale Wardęga podobno znalazł bota, który umie oszukać YouTube'a i pojawia kupione wyświetlenia w zakładce proponowane filmy. Magic. Okej. Załóżmy, że taki bot istnieje. Trzecim, najlepszym i niepodważalnym sposobem sprawdzenia, czy wyświetlenia są kupione, jest zestawienie wykresu wyświetleń z wykresem zarobkowym. To znaczy, musimy sprawdzić, czy film zarabia z wyświetleń. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze, boty nie są na tyle inteligentne, żeby klikać w reklamę, a po drugie, jeżeli stworzylibyśmy coś takiego, to stworzylibyśmy dosłownie pralnię brudnych pieniędzy. To znaczy, płacilibyśmy na przykład za wyświetlenia $200, a wyciągali z nich $220. Na szczęście YouTube jest bardzo, bardzo wyczulony na takie sytuacje i każde takie zagranie jest mocno weryfikowane i takie konto automatycznie zostaje usunięte ze serwisu YouTube. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda zestawienie tych dwóch wykresów u mnie. Jak widać, na każdym z tych filmów zarabiam z wyświetleń, a co najlepsze, najwięcej zarobił film o superbohaterach, czyli ten, który rzekomo został zakręcony niczym kurek od gazu przez Putina. Można cierpieć. Co teraz Wardęga mi zarzuci? Że jednak stworzyłem pralnię brudnych pieniędzy, niczym haker z Anonymous oszukuje cały system? Mogę ja do mój, boss? Da.
Serio? Jesteś pewny, że chcesz popełnić kolejne przestępstwo? Do you have a better idea? Zobaczmy całą analitykę tych trzech filmów. Watch time, procent klikalności miniaturek, procent rekomendacji moich treści przez YouTube, unikalni odbiorcy, źródła wizyt i tak dalej, i tak dalej. I tutaj obalam kolejne zarzuty Wardęgi. Który bot reaguje na bodźce zawarte w filmie? Który bot ocenia film? Który bot po obejrzeniu filmu komentuje, że nie zrozumiał tego, co obejrzał? Który bot ocenia film i stwierdza, czy to, co obejrzał, spodobało mu się lub nie? Wardęga, jeżeli znasz takie boty, zapraszam na live'a. Pokażesz mi je na oczach wszystkich. Co ciekawe, boty, które według Wardęgi zakupiłem, nie dość, że tak potrafią oszukać algorytm, żeby wbić się w proponowane filmy, to na dodatek klikają w reklamy. Klikałem na dodatek w reklamy displayowe, czyli takie, które wyskakują jako baner na dole filmu i żeby wyłączyć je, trzeba nacisnąć krzyżyk. Boty, które według Wardęgi zakupiłem, potrafią przewinąć film do momentu, w którym pojawiają się dziewczyny, żeby móc sobie je jeszcze raz obejrzeć. No w końcu jak jesteś botem i masz nudne życie, no to chociaż ładną dziewczynę z Polski sobie dwa razy obejrzysz. No, logiczne, prawda? Jesteśmy w utrzymaniu uwagi odbiorców pod filmem Nietypowi lekarze. I widzicie tutaj te wzgórza, te piki świadczą o tym, że to są reakcje ludzi na bodźce zawarte w filmie. Takie, których boty nie są w stanie powtórzyć, ponieważ boty nie odczytują scen i akcji zawartych w filmie. Zobaczmy na przykład tutaj, o to wzgórze, to co tu jest. No właśnie, bo Kamila tutaj podnosi koszulkę, ewidentnie ktoś wracał do tego momentu lub bezpośrednio od tego momentu sobie zaczyna odtwarzanie filmu. Tutaj mamy też jakieś wzgórze mniejsze, o no to jest nagość, tak, scena gdzie, no nieważne. Tutaj, a tutaj mamy kłótnię ze Steven. No widać ewidentnie, że to utrzymanie uwagi świadczy o tym, że oglądały ten film prawdziwi ludzie, którzy w danym momencie sobie powtarzali scenę, która ich zaciekawiła lub która ich przyciągnęła ze względu na to, że były ładne dziewczyny. Nie ma tutaj możliwości, żeby jakikolwiek bot działał w taki sposób, także działanie botów pod tym filmem można w 100% wykluczyć. Analogiczna sytuacja w superbohaterach. Chociaż jesteśmy w utrzymaniu odbiorców. I tutaj widać, że ludzie ewidentnie reagują na bodźce zawarte w filmie w botach. Z tego co wyczytałem, wygląda przeważnie tak, że jest na początku, jest jakieś utrzymanie uwagi, jest nagły taki mocny spadek. A tutaj ewidentnie widać, że ludzie śledzili ten film i reagowali na zawarte w nim sytuacje na bieżąco. I tutaj mamy tak. Tutaj kończą się superbohaterowie. Tu wychodzimy w ogóle ze sceny superbohaterowej. Jesteśmy tylko my i Stu, ja i Stu na kanapie. Także ludzie... zawiedli się, wychodzili. Ale tutaj jest znowu powrót walki superbohaterowej. Tutaj Stu uderza złodzieja. O właśnie tak. No i widać, że ludzie tutaj znowu utrzymali uwagę, jeśli zobaczy co się dzieje. A tutaj znowu wychodzimy. No więc znowu ludzie wychodzili jakby... No bo ty nie mogą wiedzieć, kiedy są superbohaterowie na ekranie, kiedy są zwykli ludzie na ekranie. I ewidentnie widać, że tutaj ludzie reagowali na bodźce zawarte w filmie. Tutaj jest długa dyskusja i w tym momencie gdzieś zaczyna się walka, jakby ten procent oglądalności już jest niski, ale widać, że ci, co dotrwali do walki, mimo tego, że ich nie była super ciekawa, zostali w tej walce no już praktycznie do końca i widać ewidentnie tutaj, że ludzie po prostu na napisach końcowych wychodzili. No, boty nie są w stanie odczytać, kiedy w filmie pojawiają się napisy końcowe i sobie tak po prostu z filmu wyjść. No także to jest kolejne potwierdzenie na to, że tutaj ingerencji botów w żadnym stopniu nie było. No i tutaj znowu jesteśmy teraz w utrzymaniu uwagi odbiorców w filmie Najgorszy trener personalny świata i znowu widzimy, że tutaj ewidentnie realni ludzie reagują na sytuacje zawarte w filmie. Strzelam, że tutaj no tak, pojawiają się tyłeczki, akcja jak Amiko klepie dziewczynę po tyłkach. No i jest wzgórze, to znaczy, że ludzie wracali do tego momentu, żeby sobie jeszcze raz obejrzeć. Boty nie mogą wrócić do momentu w filmie, w którym pojawiają się dziewczyny, bo nie mają na tym pojęcia, bo bot odświeża automatycznie kilkanaście tysięcy razy stronę z filmem, a nie ogląda film i reaguje sobie na zawarte w nim sytuacje. No absurd totalny. Tutaj to utrzymanie uwagi odbiorców pokazuje dobitnie, że nie ma możliwości, aby jakikolwiek bot tutaj działał. Także zamykamy te spekulacje. Botom, które według Wardęgi zakupiłem, tak się spodobały moje filmiki, że no nie wychodziły z nich jak to boty po 5 czy tam 45 sekundach, tylko oglądały mój film przez średnio minutę 45.
No ale to akurat dobrze, że takie ciekawe filmy robię, że aż botom się podobają. A na dodatek, te boty same potrafiły odczytać, kiedy w moim filmie pojawiają się napisy końcowe, czy kiedy wchodzi ta plansza i w tym momencie wychodziły z filmu. Naprawdę inteligentne te boty. Zachowują się normalnie jak prawdziwi ludzie. A może to byli prawdziwi odbiorcy, co? No, God, please, no! No! Zobaczmy teraz moją analitykę w studiu twórców Beta, czyli w tym nowym studiu, o którym opowiadałem wcześniej. Ewidentnie widać, że YouTube promował mój film na całym świecie, wyświetlając moją miniaturę ponad 100 milionów razy, ze współczynnikiem klikalności na poziomie 9%. Co to oznacza? To, że moje treści w 99,1% są rekomendowane przez YouTube i cały ruch na kanale jest legalny. Postaram się Wam teraz mniej więcej wytłumaczyć, na czym polega promowanie filmów przez YouTube. Przede wszystkim trzeba jednak przypomnieć, że YouTube to jest program. Program, który ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów polecenia na świecie i nie w porządku jest fakt, że Vardenga przedstawia jako prostą aplikację, którą jest w stanie według niego oszukać każdy. Ruch na YouTubie dzieli się na zewnętrzny oraz wewnętrzny. Zewnętrzny to łączny czas oglądania i wyświetlenia uzyskane dzięki linkom spoza YouTube'a, na przykład z Face'a, z Google'a, z Instagrama, ze Snap'a, z Demotów czy z Quake'a. I wyświetlenia z zewnątrz trafiają do dwóch zakładek, bezpośrednie lub nieznane i zewnętrzne. I to w tych zakładkach mogłyby pojawić się wyświetlenia z potencjalnych botów. U mnie, jak widzicie, odsetek procentowy w tych dwóch zakładkach jest bardzo niski, dzięki czemu możemy wykluczyć jakiekolwiek działanie botów. 15 milionów kupionych wyświetleń, uwierzcie mi, zostawiłoby spory ślad w tychże zakładkach. Ruch wewnętrzny to łączny czas oglądania i wizyty z komputerów stacjonarnych, apek YouTube'a oraz innych funkcji dostępnych w YouTube. Takich jak właśnie wyświetlenia miniatur, wyszukiwarka YouTube'a, proponowane filmy oraz funkcje przeglądania. Tutaj widać, jak wygląda proces promowania filmów i jakie czynniki na to promowanie mają wpływ. Potwierdza nam to, że nie jest tak łatwo jednak oszukać system i wbić się od tak do proponowanych filmów, bo takie filmy pokazują się ludziom i widzom ze względu na wiele preferencji, takich jak wcześniej oglądane filmy, zainteresowania, zostawione lajki itd., itd. Tak samo, żeby YouTube zaczął promować nasz film, wpływ na to ma wiele czynników. Przede wszystkim czas oglądania, procent klikalności miniatur, unikalne odbiorcy, utrzymanie uwagi i wiele, wiele innych. Są to algorytmy i systemy polecenia tak zakotwiczone w całym systemie YouTube'a, że żeby złamać, należałoby napisać program, czyli dosłownie włamać się do serwerów YouTube'a i tam zacząć wprowadzać zmiany. Co myślę, no i również Wy, mam nadzieję, rozumiecie, jest bardzo skomplikowane i grozi karą pewnie pozbawienia wolności. Stąd bardzo, bardzo wątpliwe jest, aby istniał bot, o którym mówi Vardenga. U mnie głównym elementem powodującym ogromną ilość wyświetleń pod filmami jest promowanie ich w 99% przez YouTube na podstawie podobieństwa miniatur i przypisanie ich do podobnych sobie treści. Vardenga nawet nie pofatygował się, żeby cokolwiek sprawdzić, tylko zaczął rzucać fałszywymi oszczerstwami w niewinną osobę. To tylko pokazuje, jak mało wiarygodnym jest człowiekiem. Najpierw zarzuca mi morderstwo nożem, potem jednak, że strzelałem z pistoletu, no to panie Vardenga, zdecyduj się pan, bo rzucasz tyle różnych oskarżeń, że sam się w nich gubisz. Jak wyświetlenia z Google AdWords zostały obalone, no to wymyśliłeś boty. No to teraz obaliłem boty, no to co jeszcze wymyślisz? Może mój tata ma ludzką fermę w 101 krajach na świecie i każe tym biednym ludziom oglądać moje skopiowane ze Stanów filmy. Hej! Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co się stanęło? No dobra, ale co z filmem Superman vs. Spider-Man, który miał nagły wzrost i nagle się zatrzymał? Czy gdyby to faktycznie była legitna akcja, czy możliwe jest, że kilkadziesiąt albo i kilkaset filmów z kilkudziesięciu różnych egzotycznych krajów odcina się całkowicie od filmów Ferreriego w ten sam dzień, w tej samej sekundzie? Skąd wiesz, jak działa algorytm YouTube'a? Dlaczego twierdzisz, że nagłe wygaszenie filmu to jakikolwiek dowód na to, że był dopalany? Gdyby nie był dopalany, to wygasałby stopniowo. Nagrasz film i mi to udowodnisz? Nagrasz film i udowodnisz, że każdy dopalany film wygasza się nagle, a każdy niedopalany wygasza się stopniowo? Skąd wiesz, jak zaprogramowali sobie to programiści YouTube'a, którzy mogli zrobić to na tysiąc różnych sposobów? I jak dobrze wiesz, te tysiąc różnych sposobów zmienia się nawet kilka razy w miesiącu. No dobrze. Ale film o superbohaterach jednak troszeczkę oszukuje widzów. Dlaczego? Dlatego, że tytuł Spider-Man vs. Superman, Danny Ferrari, LM96, Mamiko and Stew nie brzmi w ogóle po polsku. Tak jak u Maxa Krasonia, Balloon Challenge nie brzmi po polsku i tak jak w wielu filmach Vardengi. Mimo tego, że nasza lokalizacja jest polska, to widzowie, którzy kliknęli w miniaturkę, wcale tego nie musieli wiedzieć.
Co więcej, ten film ma bardzo dużo wyświetleń ze Stanów Zjednoczonych od użytkowników, którzy mieli konto YouTube Premium, czyli tak jest Spotify. No boty nie mają konta YouTube Premium. No dobra, ale to wciąż nie tłumaczy, dlaczego ten film się zatrzyma. Filmy o superbohaterach są bardzo popularne wśród dzieci. I również mój film oglądały dzieci. Ale wiecie, takie nawet od 3 do 6 lat. Skąd to wiem? No to spójrzmy w demografię tego filmu. Co w niej widzimy? Przeważająca liczba osób od 25 do 44 roku życia. No to Dany, skąd wziąłeś te dzieci? Ano stąd, że przecież dzieciaki w takim wieku nie mają konta w Google, tylko to ich rodzice puszczają im bajki, nie wiem, żeby je czymś zająć, albo do obiadu na przykład. Śmieszne? No może i śmieszne, ale kolejnym dowodem na to, że ten film oglądały dzieci, jest fakt, że zarobił najwięcej spośród wszystkich moich dotychczasowych filmów. Dlaczego? No bo dzieci jak coś oglądają, to nie wyłączają reklam. Najprawdopodobniej rodzice puszczali dziecku jakąś tam bajkę czy filmik o superbohaterach i mój, ze względu na podobieństwo miniatur, był kolejnym proponowanym przez YouTube, który na przykład odtwarzał się, wiecie, automatycznie, a przed nim leciała reklama. Jedną z odpowiedzi, taką przypuszczalnie najtrafniejszą, jest to, że być może pracownik z YouTube'a sprawdził ten film i stwierdził, że on wcale dla dzieci taki do końca nie jest. I po prostu od tak nagle wyłączył promowanie. Możecie wierzyć lub nie, ale to jest jedna z najbardziej prawdopodobnych możliwości. Oczywiście ani Wardęga, ani ja nie znamy dokładnych zasad działania algorytmu i nie możemy tego w 100% stwierdzić. Dlatego niepodważalnym dowodem na niekupowanie wyświetleń pod tym, jak i pod innymi filmami pozostaje fakt, że na każdym moim materiale zarabiam z wyświetleń. Ewidentnie widać, że wykres wyświetleń oraz wykres zarobków pokrywa się jeden do jednego, to znaczy, że zarabiam z tych materiałów na wyświetleniach. Tak jak już wcześniej wspomniałem, potwierdza to moje słowa i wyklucza jakąkolwiek działalność botów, ponieważ boty nie klikają w reklamy, nie nabijają monetyzacji z wyświetleń. Dzięki Stew i naiwności lasek z agencji dostał kampanię Fanty. Teledysk, wykorzystanie wizerunku na rok i tak dalej. Pierwsze świadczenie dla Fanty miałem 11 kwietnia 2018 roku. Sprawdźmy, ile do tego czasu miałem nagranych filmów i ile do tego czasu one zebrały wyświetleń. Do momentu pierwszego świadczenia z Fanty miałem nagrane już 3 filmy. Nietypowi lekarze, 1 156 490, najgorsza randka w Prima Aprilis, 427 574 oraz najgorszy sprzedawca świata, 124 550. Czyżby Fanta podpisała ze mną kontrakt, jak nie miałem jeszcze 10 milionów wyświetleń pod jednym filmem? Jak to możliwe? Że to w takim razie piłem z babkami z agencji. Że piłem, no. Kochanie, skąd ty wracasz? No jak skąd wracam? Z pracy. Słucham, jak to z pracy, jak ty przecież jesteś pijany. Że przecież piłem z babkami z agencji, żeby kontrakt otrzymać. Żeby kontrakt? No. Ale nie. Przecież ty twierdzisz, że agencje zaczęły się mną dopiero interesować wtedy, jak miałem 10 milionów wyświetleń. No po to je dokupiłem. A może po prostu spodobały im się moje filmy na Facebooku i już wtedy postanowili podjąć współpracę. Możecie wierzyć lub nie, ale marki nie podejmują współpracy z influencerem po tym, jak jeden film osiąga 10 milionów wyświetleń, tylko bardzo dokładnie badają rynek i bardzo dokładnie badają osobę, z którą chcą współpracować. Czy Wardęga, znowu niedokładnie przygotowałeś się do filmu i znowu rzucasz fałszywymi oskarżeniami w niewinną osobę, nie mając żadnych dowodów? Paradoksem całej tej sytuacji jest fakt, że główne świadczenia z Fantą mam na Instagramie, a nie na YouTubie. Dlaczego więc miałbym dokupywać sobie 10 milionów wyświetleń pod film na YouTubie, a nie followersów na Insta? Przecież to z zasięgów na Instagramie będą mnie później rozliczać, a nie z zasięgów na YouTubie. Zauważcie również, że wielu ambasadorów Fanty swoje jakby główne zasięgi ma na różnych platformach, a nie tylko na YouTubie, ponieważ główne działania reklamowe tej marki skupiają się na różnych social mediach. Skoro nie dokupiłem wyświetleń, żeby dostać kontrakt z Fantą, bo miałem go już podpisanego wcześniej, to po co? No jak twierdzi Wardęga, po to, żeby móc crossować się z innymi popularnymi YouTuberami. Ale z innymi YouTuberami to ja już Wam pokazałem, że crossowałem się na Facebooku. Napisał do mnie admin z grupy Boxdela, że brat Ferreri go tam zastrasza, że ej, masz nie akceptować żadnych postów na temat Danego. Później coś pisał, że jak coś, to się menadżer tym zajmie, ale tutaj moją uwagę przykuł jeden fakt. Otóż brat Danego powiedział, że Dany się wcale nie wybijał na Stew i na innych. Co więcej, powiedział, że to właśnie inni wybijają się na plecach Danego.
Znowu mieszasz do swojej wymyślonej do podbicia statystyk akcji moją rodzinę i na dodatek bezczelnie kłamiesz. Po pierwsze, mój brat nikogo nie zastraszał. Po drugie, dlaczego łamiesz prawo i ujawniasz tajemnicę korespondencji? A po trzecie, dlaczego manipulujesz i ucinasz sobie ją w momencie, w którym tobie to odpowiada? Pokażmy, co mój brat napisał do admina grupy Boxdela. To nie Daniel wybija się na plecach innych, ale to najczęściej inni do niego piszą. To najczęściej inni do niego piszą. A nie tak, jak sobie to zmanipulowałeś i uciąłeś, że to najczęściej się inni na nim wybijają. No ale przecież... Ale wiadomo, jak brakuje argumentów, no to trzeba szyć. Trzeba po prostu szyć z byle czego. Ale wiesz, na YouTubie są też osoby logicznie myślące, trochę starsze niż 10-letnie dzieci. No i z przekonaniem ich po takim filmiku będzie spory problem. A skąd ty wiesz, że 10-letnie dzieci nie myślą logicznie? Z autopsji? A po drugie, skąd ty w ogóle masz pojęcie, jaką ja mam demografię? Póki co, to twoi ludzie piszą do mnie po arabsku pozdrowienia z Turcji, no bo ich guru mówił im, że arabskie i indyjskie szlaczki to tureckie są. No ale na czymś musiałeś zbudować argumenty. Argumenty, które wyglądają dla mnie, jakby powiedzieć, Dany jest z mafii. A dlaczego? No bo Dany jest pół Włochem, jego tata jest Włochem, jego tata jest z Sycylii, na Sycylii jest mafia, no to Dany jest z mafii. Gratuluję Wardęga pomysłowości i nazywania takich głupot dowodami. No ale mówiąc to wszystko w sposób orzekający, pomawiasz mnie publicznie. A to jest kolejne przestępstwo. I powie ci to każdy prawnik. Wyjaśniam tą całą sytuację z szacunku do moich fanów, followersów, subskrybentów, do fanów innych twórców, którzy przez kłamstwo Wardęgi mogli poczuć się w jakiś sposób przeze mnie oszukani. Kochani, zapewniam was, że wyświetlenia na tym kanale są w 100% legalne. Nigdy w życiu tutaj nic nie było dokupowane, tak jak wam zresztą udowodniłem. Wyjaśniam też tą sprawę ze względu na szacunek do mojej pracy, do pracy, którą wkładam w ten kanał. I nie pozwolę, żeby ktoś bezczelnie kłamał i pozbawał mnie marzeń, bo tak naprawdę co to robię w tym momencie, to są marzenia, które spełniam, które zawsze chciałem spełnić. Oczywiście można zarzucić mi, że inspiruję się twórcami ze Stanów. Zresztą ja tego nigdy nie ukrywałem, nawet w jednym z wywiadów to podkreślałem. Nie, nie ukrywam, że się inspiruję twórcami ze Stanów Zjednoczonych. No właśnie, bo to trochę, jak ja oglądałem te pierwsze twoje filmiki, to bardzo mi to przypominało, to chyba taki schemat tych Vine'ów takich. Tak, tak, czyli schemat tych Vine'ów. Krótkie historyjki, które bardzo, bardzo dobry pomysł, naprawdę. I tak jakby to są moje idole i ja z każdym filmem staram się dorównać ich produkcjom. Oczywiście na razie mi to nie wychodzi, a może w jakimś tam procencie wychodzi. A co do sceny z Vine'em, no rzeczywiście, żaden talent. Wsadziłem ją, ponieważ pasowała mi do kontekstu całego filmu. No a sam nie mogłem nic lepszego wymyślić. Chciałem też poruszyć tutaj temat hejtu, ale jak wiecie, lubię bronić się kolegami. Także mój kolega się wypowie, bo chyba z tego co widzę ma słabą pamięć. Przyznam się, że ta drama totalnie mnie wykończyła. Lepiej używać swojej siły do kręcenia dram w internecie i niszczenia ludziom życia. Yeah. To jest dopiero etyka. I taki Wardęga, którego ogląda mnóstwo osób, powinien dawać przykład, jak się szanować, a nie być prekursorem szerzenia nienawiści w internecie. I jak najbardziej rozumiem, że te wyświetlenia, które są w 100% legalne, mogły wydawać mu się dziwne, tak nie rozumiem, jak mógł okazać się takim hipokrytą. Napisz proszę, jakie to uczucie? Czy naprawdę nie możesz zachować się jak dorosła osoba i porozmawiać ze mną? Poświęcasz 3 dni, żeby nakręcić o mnie materiał, a szkoda ci 5 minut na rozmowę? Nawet kibice po ustawce potrafią ze sobą porozmawiać. Jednak jest coś gorszego niż manipulacja. To hipokryzja. Ale ty wolałeś rozpętać całą tą akcję, rzucać we mnie fałszywymi oskarżeniami, które wzbudziły w ludziach taką nienawiść wobec mnie, że potrafili posunąć się nawet do takich czynów. I teraz wyobraźmy sobie moją mamę, która czyta takie komentarze. Albo moją babcię. Na pewno im jest bardzo, bardzo miło. Pomyśl proszę o tym, jak czuli się ci, których już upokorzyłeś, niszcząc im wizerunek, bo ci się nie spodobał ich filmik w internecie, dlatego musiałeś im zrobić dramę. Proszę przypomnij sobie wtedy, jak czułeś się ty, oglądając właśnie ten materiał i zastanów się, czy warto jest ranić drugiego człowieka dla wyświetleń i subskrypcji. Pamiętaj, internet nie zapomina, a zła karma wraca. I na tym zakończymy. Mam nadzieję, że dla ciebie, Sylwestrze, to będzie nauczka, żeby już więcej tak nie robić, a wyświetlenia i subskrypcje zdobywać ciężką pracą. Oczywiście cała sprawa trafia do sądu. No i to tyle. Tyle smutów. Widzimy się w piątek. Dzięki, kochani. Do zobaczenia.